Witamy wszystkich oglądających. Proszę Państwa, jest godzina 9:30. Właśnie wszystko już porobiłem. Dziewczyny pracują. O, kura mi wpadła. Zaraz ją wyciągnę. Co krzyczysz? Mamuśka, co krzyczysz? Panowie, puścimy trochę pocztowych. Wczoraj do mnie połowy wrócił. Przemek go widział, ale na noc nie został. Kawę mi wyleją. Tu postawimy. Puścimy pocztowe, panowie, są bardzo głodne. Obrot krótki. Ktoś mi tam pisał, że zmniejszyłem. O, chodź, no chodź. Pomału. Pomału. Zobaczcie, jak się nie boją. Wiedzą, o co chodzi. Chodź, 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 teraz, możecie, hop. Wypad. Hop, 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 hop. Chodź, 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 chodź. No chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No chodź. Woła ma te przychodzą. Troszkę filmu nagramy. To mam 12 świeżych, panowie. Nie wiem, czy wyjdą, czy nie wyjdą. Płowy jest, panowie. Jest w gojemniku, zobaczcie. Wczoraj go nie było. Jest płowy. Panowie, ten płowy jest na zielonej obrączce i na 3 dni go nie było. Dzisiaj czwarty dzień. Arku, wrócił płowy, zobacz. Pokażę go. Chodź, 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 chodź. Ale poszły. Na dniach im zrobię lot, panowie. Na dniach im zrobimy lot. Gołąbki są głodne. Zaraz je wypuścimy, parę jest sztuk. Niech wyjdą. Patrzcie, jak wszystko leci, głodne. Zaraz będziemy karmić. Dobra, nie ryzykujemy, bo tu jest parę sztuk. Parę sztuk, panowie. Parę sztuk jest świeżych w ogóle. To mam 4 teraz ogólnie. 2 czerwone, 2 płowe. Zamykamy. Zaraz wam dam. Pomału. Pomału. Po co się denerwujecie? Zaraz im dam jeść. Jestem bardzo zadowolony, panowie. 3 dni, 4 dni nie było płowego. To jest karmienie. Wszystko jest głodne. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Pokażę wam tego płowego. O, to jest ten płowy. Patrzcie, jaki zajechany. No. Maskówkę różową. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. Głodne, głodne. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. Damy im troszkę jeść. To też czekają. Czekajcie, dam pauzę. Thank you.
Jestem, panowie. Pocztowe się pokazały po 20-30 minutach. Pokażemy zaraz, te jakie głodne. Jest taka mieszanka. Sam robię dla pocztowych. Jaki głodny pierdziawka? Głodne są. Dobra, niech siadają. Około 30 minut oblot pocztowych. Nie wszystkie wyszły. Dwa czerwone są i dwa są w tym. Połowy jest jednak. Przemek, miałeś rację. Wczoraj wieczorem to go widziałeś, ale na noc go nie było. Bo szukałem. Nie wiem, czy już mówiłem, bo tam telefon mi się wyłączył. Panowie, na Niemcy nie dałem z tego powodu. Mogłem, je miałem nieprzygotowane i bym musiał jechać, jestem zmęczony. A jest, odchodzi 10:00, spałem godzinę, półtora. Dziewczyny pracują bardzo mocno. Dzisiaj sobota. Zakończam tydzień. Jak skończę, to wspaniale. Zaraz cię wyciągnę. Po co drzeź się? Zaraz cię wyciągnę. Ola też dzisiaj jedzie do Warszawy o 15:00 do jutra. Mama ma jakieś szkolenie ostatnie, też nieciekawie. Bo jak zostaniemy z towarem, to trzeba to jakoś ogarnąć, bo po pracowni skończy i idzie do domu. A my walczymy do końca. Ale to tak jest właśnie. Pocztowe, zobaczcie jak chodzą. Ale powiem wam, miałem nie trzymać panowie pocztowych, ale jestem z nich lepiej zadowolony niż z tych moich koczków. O, idzie stado. O, patrzcie panowie, jakie stado. Zetną się? Też jakieś młodziaki. Już się przecierały. Właśnie niebezpiecznie tak. Świeże puścić. W sobotę przyjadą od kolegi z Niemiec gołębie. Już wymyśliłem, jak to zrobię, żeby było dobrze. Na dachu zostawię kratę i na parę dni będę je wpuszczał pod kratę i ręcznie będę je wyłapywał. I już nic nie sprowadzam, nic nie ściągam z pocztowych. Tam jeszcze parę młodych powychodzi. Niech siądą. Muszą w minutę wskoczyć, nie ma tej opcji. Będę chciał w tym tygodniu, ale jeszcze nie wiem, może gołębi przenieść tutaj. Zrobię filary. Ja nie zrobię. Ja zapłacę, bo ja nie będę miał czasu. Teraz u mnie, jak mam chwilę, to chociaż się wykąpię i prześpię się normalnie. Wędki już zamówiłem. Najważniejsze, że choróbska nie ma, nie? Pszenicy nie mogę dostać, panowie. Ktoś tam miał pszenicę. Pszenica jest po 2 złote, ceny z kosmosu. Ta pszenica jest gówno warta. Odpady, białkują się, gołębie leją. Mieszanką cały czas jadę. Ale idzie strasznie na tą mieszankę. Patrzcie, jak one pracują, panowie, patrzcie. Jak ktoś wie o gołębiach, to zobaczcie, co one potrafią. Ich ruchy. Coś pięknego. No powiem wam, że nie lubiłem tak, żeby pocztowe kiedyś. Ale te pocztowe mi się spodobały. Postaram się nimi polatać trochę dla zabawy i dla pokazania, że gołębie potrafią latać. Za gołębie się nie płaci miliony, tylko trzeba w nią włożyć pracę. Materiał jest naprawdę dobry. No nie, co musisz. Jeszcze ich nie szczepiłem, ale jak przyjadą to z Niemiec, to wtedy zaszczepię. Poproszę koleżkę. Akurat mam jeszcze u niego 50 i w lodówce mam trochę. To już doszczepię. To już dla pana tatka. Z młodych będę odkładał. To jest. Złapię parę sztuk i tyle.
Pozdrawiam Tadzia i jego syna. I innych też. Bo chyba jakiś obcy był. Obcych nie łapiemy. Nasze, żeby wracały. Ktoś tam mnie się pytał, ileż mam głębi. Kolego, ponad 700 na pewno jest. Ile jedzą? Dziennie 20 kilo. I od tygodnia pszenicy nie widziałem, jak smakują. Ale muszę to zmniejszyć, bo nie chodzi, że finansowo też w sumie, nie? Ale finansowo to nie, ale z torbami mnie puszczą z czasem. Bo nie przypilnuję tego dobrze. Pójdzie choróbsko, pójdzie cała hodowla. A to starczy, że się jeden osmarkał. Tamtą murzynkę ja muszę zlikwidować, bo się męczy. No nie dojdzie do siebie. I tak tu ktoś trzyma gołębia. A gołąb poparty przyszedł. Naprawdę fajna samica. O, będą, aby tylko jeden przyklapnął. Niedobre tam miejsce jest do lądowania. Ale niech się ogarną, później tu będą. O, jest ten groszek chyba jest. Zobaczcie. Nie wiem, czy to jest obcy. To nie mój jest. Dobra, zjeżdżamy. Jeden niech klapnie. Film specjalny dla was, panowie. Nagraj wam. Zobaczcie, na deskę odbity. Pięknie siadł. Wskoczył. Od razu na dech. To jest to. Pierwszy raz wywiozę ją na 5 km. Ale wywiozę pierwszą turę na zielonych skówkach. 32 sztuki. Nic nie zgubiłem, co wziąłem od Darka. I te, co mam swoje, żadną sztukę na razie odpukać. Jestem bardzo zadowolony z tych gołębi. Szkoda mi było tego płowego, ale wrócił, panowie. Wczoraj Przemek mi dopiero powiedział po trasie, że jakiś płowy chodził jaśniutki. Trochę byłem wkurzony, bo ja nie widziałem, ale wróciłem do domu. O tyle wróciłem. Pierwsza w nocy. Na chwilę od razu. Pierwsze co do gołębi wynika, panowie, czy jest płowy. Nie było go. Dzisiaj mówiłem, że go nie było, a teraz patrzę, jest w gołębniku. 3 dni go nie było. Wczoraj, dzisiaj 4. dzień jest. Mam tam z tych 12 dwa takie starsze gołąbki. Muszę je umalować. Dam im farbę, markerem znaki, żebym wiedział, to ich nie będę wypuszczał. Jutro je otworzę wszystkie, a tych dwóch nie puszczę. Tylko zrobię inaczej. Oblot im zrobię. I później ich zrobię, oszukam i wypuszczę jeszcze raz. Nie chcę usiąść. To są młodziaki. Właśnie jak jest u nich potencjał i zdrowie, to tak latają. U tego Piotra też długo latają. Ja nie chcę, żeby mi godzinami latały. Jeszcze nie pora na latanie godzinami. Niech se poświrują te 20 do godzinki i niech zjeżdżają spać. Raz dziennie puszczam z tego powodu, bo drugi oblot nie wchodzą dobrze, bo już są najedzone. I już przeciągają się na dachu, już szukają sobie tegoś. Psują się po prostu. Jeden dziennie oblot albo w ogóle jak nie mam czasu. Bo teraz murzyn klapnął, to może siądą. Nie, nie mają chęci siąść. Jakaś koczka chyba. Widzicie, nie mają chęci. O, idą pocztowe kolejne. Zobaczcie, czyjeś tu. Ktoś tu ma pocztowe, panowie. Zobaczcie, jak idą. Tu idą. O, tutaj. I się zetną, o, poszły tam czyjeś. Też taka lotka 40-30 sztuk.
kury krzyczą, jeść. Dobra panowie, pauzę dam. Przemek dzwoni. Przemo, nie mogę, bo nagrywam film. Co krzyczysz? Zaraz dostaniesz żarcia. Przestała drzeć. Teraz kura wpadnie do stawu, panowie, to już będzie po niej. Udopi się. Już nie ma wyjścia. Likwidacja. Będzie nurkowała. Dobra, pauzujemy. Dobra, dogramy wam coś w kajemniku u murzynów. Nagrywałem, a nie wiedziałem, że nagrywam. A, dwie kaczki musiał złapać, bo... A jutro jedziemy do Muławy, panowie, na rynek. Polecimy po towar, to jedziemy w trójkę do Muławy na rynek. Ale ja nie będę nagrywał. Sławek z Malborka będzie nagrywał. Mamy coś takiego. Lepszy, gorszy. Tak jak powiedziałem, nie wiem, czy tam się nie będę powtarzał. Ze sprzedażą nie będzie problemu, bo jak nie, to panowie, mam przyczepkę na 300 sztuk. Ładuję w taki się chrypkę któryś. Ten. Drogi oddechowe. Ładuję 300 sztuk i jazda z nimi do tego głębia. Tu mam takie berliny eleganckie. Takiego mam kolegę koło Radomia. Coś ostatnio do mnie dzwoni, pozdrawiam go, wie o kogo chodzi. To mu jednego sprezentuję. To bardzo. Ogonek dobrawiały właśnie. Mama jest koło Muławy od Tomasza. Wszystkie umieloty zrobiła. Jestem z niej zadowolony. A tatuś jest czerwony. Tatuś jest czerwony. One jeszcze świeżeją, troszkę będą ładniejsze. Tu jest fajna parka. Jest fajny taki Budapeszt. Ale ja z nich likwiduję troszkę. To mu jest mój stary samiec ze Świerkowej. To jest ta skarpetka. Mam takich fajnych Budapesztów, które... O, tu już taka samiczka, tu idzie parę. Groszka, zobaczcie. Z jaśniaczkiem idzie w parę. Czy on idzie w parę? A, z grochem. Żałownikiem od kolegi Michała. Muszę patrzeć, czy pocztowe nie siadły. Tu mamuśka, Rumunka. Tu cepele, bardzo ładna samica. Ale nie mają nic. Jajka. Tu były jajka, wyrzuciłem dla psów. I tu też, siedzą na pustych teraz. Teraz wyrzuciłem 5 minut temu. Tu jeszcze pewnie jajka. No po co mnie tu ubijesz? Jeszcze jajko. No zobaczcie, poszły w górę pocztowe. Nie ma opcji. Nie zajdą tak szybko. 30 minut już. Tu dla psów daję jajka młode, bo na sierść są dobre. Sedo zaraz przyjdzie zje. Walą tu z Elbląga teraz, o. Zobaczcie. Tak zasuwają. Dobra, ja idę do domu na chwilę. Daję pauzę, zerknę. Wtedy lecimy z nimi, niech wchodzą. I tą kurę wyciągnę tam, co siedzi. Ja ich trochę pozbieram. Dobra panowie, co tam wam jeszcze powiedzieć? Muli mnie trochę. Truskawki już tak nie chcą kupywać. Cena spadła. Poszła w górę, spadła, różna. Mieszana jest. Ale ludzie chyba już się przejedli, albo kasy nie mają. No, może usiądą panowie. Może usiądą. Zobaczymy, jak wejdą i skończę ten film. To już nie pauzuję. Może. Są tutaj. Aby tylko jeden klapnął. O, będzie chyba coś z tego.
Chyba coś z tego będzie. Tam będą miały dobrze do siadania. Jest, siadają. No jeszcze parę sztuk. Cztery. Klapnie. Dobra. Mają minutę. Chodź, nie drap się. Chodź. Muszę też tak mówić, bo tamte przyjadą z Niemiec. Kom. Dawaj, bo czas jest. Kom. Chodź. Szybko. Chodź. Szybko do domu. Chodź. Kom. Kom. Jeszcze jeden. Kom. Panowie, i po oblocie, minuty chyba nie było. I tak to wygląda u Andrzeja, oblot gołębi pocztowych. Ktoś mi tam pisał, wysyłał filmy, jak pocztowe nauczone są. Jeszcze kolego, panie Bogdanie, jeszcze cię moje pocztowe zdziwią, jak będą wchodzić i wychodzić. Oblotu już dzisiaj nie będzie pocztowych. Dobra panowie, pozdrawiam serdecznie. Dwa pawiki, pawie mi zostały. Nie, to pawie chyba, tak. Takie małe. Dwa odeszły. No trudno, życie, nie? Tu mam jajka. Dobra, pozdrawiam serdecznie. Tą kurę tylko złapię tutaj. Mamuśka, to jest bardzo dobra kura. Zobaczcie, jak zwierzaki koło mnie chodzą. Chodź. I kaczki, mandarynki. Chodź. No chodźcie tutaj. Chodźcie do Andrzeja, no chodźcie. Z tych kur jestem bardzo zadowolony, ktoś tam mi widział, że stare. Kolego, wyniosą się, to one też się z tą wyniosą. Mają jajka nosić, wyniosą jajka. Dałem 18 zł, za kurę jestem zadowolony. Fajne kolory. A, temu Sławkowi 3 kury sprzedaję i koguta. On chciał brązową, czarną i jakąś tam i białą. To mu dam. I koguta. Dobra, pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. O tu jaka łysa, no co? Co? O to mu dam, bo jest bardzo dobra, nosi jajka. Dobra, do zobaczenia na innych filmach, panowie. Komu się podobał film? Pisać, nie odpisuję, panowie, nie mam czasu na razie. Nie, że was olewam, już tu powtarzałem się. Ale jutro jest niedziela. Znowu po towar. Rano dzisiaj jedziemy. Przemek mnie namówił na ten rynek. Jedziemy z tego powodu w trzech, bo sam Przemek nie był w Muławie. Dobra, do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich serdecznie z Elbląga zestawu. Staw idzie, widzicie jak... Jeszcze trochę, może jakoś się skończy na dniach. Żeby nie te święto, to już było dużo zrobione. Pozdro, dla wszystkich.